Panie prezesie, czas na pytanie spoza studia. Janusz Korwin-Mikke, partia A jak żeby Korwin. Witam panie prezesie. Mam takie proste pytanie. Czy pan uznaje zasadę, co cię nie zabije, to cię wzmocni? Jak pan to odnosi do kwestii narkotyków, które przecież człowieka, jeżeli przeżyje, to wzmacniają? Panie prezesie, osłupienie odmalowało się na pańskim obliczu. No tak. Nie, no, tak się składa, że ja pochodzę z pogranicza polsko-czesko-niemieckiego. Tam w Czechach w ostatnich latach dopuszczono małe ilości narkotyków do obrotu i w małej miejscowości mojej parafialnej w Zawidowie, z której ja pochodzę, zdaje się, że w ciągu 2 czy 3 lat mieliśmy kilka samobójstw nastolatków popełnionych właśnie po tych narkotykach sprowadzonych z Czech. Oczywiście no, nie da się odpowiedzieć na to pytanie, zwłaszcza w kontekście narkotyków, ponieważ no, one to jest pytanie z tezą i to jest teza fałszywa, tak? To jest teza fałszywa. Ja również znałem ludzi, którzy gdzieś tam widywałem ludzi, czy poznałem ludzi na studiach, czy jeszcze w szkole średniej, którzy regularnie nawet zażywali tak zwane miękkie narkotyki, tak? Czyli marihuanę. I to byli ludzie, po których widać było, że zażywają i to ich na pewno nie wzmacniało, chociaż jednocześnie nie zabijało, tylko niszczyło im mózgi. No trzeba to jasno i prosto powiedzieć. Jest młodzieżówka partii Korwin, to może coś dopowiedzą? Dawid Lewicki, partia Korwin. Tu oczywiście chodziło troszeczkę o inne, o samą zasadę, co cię nie zabije, to cię wzmocni, a nie no to nie o jest zawsze narkotyki. To... Nie wiem, nie zażywałem, więc nie wiem, jakie po tym się ma później zmiany. Ale wiesz, że coś się po tym nie ma, zamierzam, tak? I państwu tego też nie polecam. Ale chciałbym porozmawiać o czymś zdecydowanie ważniejszym, bo z tego, co zauważyłem w polityce międzynarodowej, w wielu sprawach się zgadzamy, panie prezesie. Dlatego porozmawiajmy o podatkach i prawie w Polsce, a wiadomo jak jest. Panie prezesie, my, znając pewnie nasz program, wie pan, że chcielibyśmy, aby Polska stała się rajem podatkowym. Aby tak było, no to podatki muszą być niskie, proste i musi być też proste, ale twarde prawo. Jak wiadomo, no Polska rajem podatkowym nie jest. Najbiedniejsi płacą te podatki najwyższe. A być może dobrze się tutaj czują tylko ci, którzy na tych podatkach oszukują, którzy manipulują, którzy wyłudzają zwroty. Dlatego mam takie pytanie do pana. Jakie postulaty ma Ruch Narodowy, jakie zmiany w prawie wprowadzi, jeśli by rządził, aby na przykład uniknąć wielomiliardowych strat, które przynosi tak zwana karuzela podatkowa? No, uproszczenie podatków to jest oczywiście rzecz konieczna w polskiej gospodarce, ale musimy mówić też o tych realnych sprawach dotyczących między innymi kosztów pracy, tak? I tutaj kwestia ZUS-u wchodzi. Tak, ale nie chodzi mi ty, bo już nie wiadomo, jak jest ZUS, o tą karuzelę podatkową konkretnie. To jest jeden przykład taki bardzo prosty, który można bardzo łatwo załatwić. Myślę, że uproszczenie podatków jest konieczne. Natomiast szczerze nie pokuszę się tutaj o wyznaczanie konkretnych danych, jeśli pan o to pyta. Nie, no to jest proste. Zostawiam to ekspertom. Znaczy, zostawiam to ekspertom, którzy w think tankach związanych z Ruchem Narodowym pracują i nie będę się tą kwestią tutaj zajmował, bo uważam, że to jest temat na tyle głęboki, że w minucie nie można tego poruszyć. Młodzi dla polityki realnej pytanie.